Niech B będzie skończonym zbiorem wektorów w Rn, czyli nazwijmy te wektory V1, V2, no ileś ich tam jest, powiedzmy, że jest ich K. I to są wszystko wektory, czyli B jest pod zbiorem Rn dla pewnego n. Teraz nie jest to dowolny zbiór, ale on ma dwie własności. Czyli pierwsza własność jest taka, że nie zawiera wektora zerowego. Tak, czyli Vi różne od zera dla i równego 1, 2 aż do k. Czy też inaczej możemy zapisać, prawda, że wektor zerowy nie należy do B. Tak, to są dwa równoważne sposoby zapisu tego warunku, że pośród tych wektorów nie ma wektora zerowego. A drugi warunek jest taki, że dwa dowolne wektory z tego zbioru różne są do siebie prostopadłe, czyli ich iloczyn skalarny jest 0. Czyli jak wezmę dwa wektory, policzę ich iloczyn skalarny, to będzie 0 dla i różnego od j. No i j to są dowolne spośród 1k. Czyli one są prostopadłe lub też inaczej ortogonalne. Otóż jeżeli te wektory, zbiór B spełnia te dwie własności, wtedy zbiór B nazywamy ortogonalnym układem wektorów, czy też ortogonalnym zbiorem wektorów. Czyli B jest ortogonalnym układem, czy też zbiorem wektorów w Rn. Tak, czasem się mówi krócej, po prostu układ ortogonalny wektorów, tak? Czy też po prostu układ ortogonalny. Czyli to jest pewien zbiór wektorów o tych dwóch własnościach. Zobaczmy, że wtedy z tych własności wynika jeszcze jedna własność, mianowicie, że wszystkie wektory z tego zbioru B są liniowo niezależne. Wtedy, to za chwilę wykażemy, wtedy wektory V1 aż do Vk są liniowo niezależne. No dobrze, jakbyśmy to próbowali pokazać? No jakoś to musi wynikać z tych dwóch warunków. No widać, że pierwszy warunek jest konieczny, bo oczywiście żaden zbiór, który zawiera wektor zerowy, żaden taki zbiór wektorów nie może być liniowo niezależny, więc tutaj to założenie musimy poczynić. Dobrze, no to co to znaczy, że liniowo niezależne są? To znaczy, że jak wezmę ich dowolną kombinację liniową, przyrównam do zera, to wszystkie współczynniki tej kombinacji muszą być zero. No dobrze, czyli powiedzmy, że weźmiemy taką kombinację liniową z jakimiś współczynnikami, czyli C1 V1 plus C2 V2 plus i tak dalej, aż do CK VK. Powiedzmy, że taka kombinacja jest 0, czyli dokładnie wektor zerowy. No dla pewnych C1, C2, CK to są współczynniki, które są liczbami rzeczywistymi. I teraz one będą liniowo niezależne, jeżeli z tego wynika, że wszystkie współczynniki muszą być 0. No to jak? Spróbujmy jakoś wykorzystać ten warunek. No ten to nie bardzo wiemy, jak wykorzystać, no on musi być spełniony. Natomiast zobaczmy, jak byśmy mogli wykorzystać ten. Otóż jeżeli na przykład pomnożymy tę równość skalarnie stronami, na przykład przez wektor V1, no to zróbmy tak, czyli mnożymy skalarnie to przez wektor V1, czyli mamy tak C1 V1 plus C2 V2 plus CK VK. Pomnóżmy sobie, prawda, to jest 0, no i pomnóżmy, no jeżeli wektor jest zerowy, czyli możemy pomnożyć przez V1 skalarnie, tak, obie strony. No ale mnożenie wektora zerowego to przez dowolny wektor to da nam 0 po prawej stronie. A co dostaniemy po lewej stronie? No to zobaczmy. No wiemy, że mnożenie jest rozdzielne względem dodawania, mnożenie skalarne wektorów i czynniki mogę wyłączyć przed znak mnożenia skalarnego, tak? Czyli będę miał tak, C1 razy V1
No może już nie będę tych kolorów używał, żeby za długo nie pisać, razy V1 plus C2 razy V1 V2 plus C3 razy V1 V3 no i tak dalej plus CK razy V1 VK. I to jest 0. No ale popatrzmy teraz na ten warunek, prawda? Wszystkie te wektory były ortogonalne, czyli wszystkie te rzeczy są 0. 0, 0 i tak dalej. Czyli z całej tej lewej, po lewej stronie zostaje tylko jeden składnik, mianowicie C1 razy, no, długość V1 do kwadratu, tak? Bo iloczyn skalarny wektora przez siebie to jest jego długość do kwadratu i wiem, że to jest 0. No ale długość wektora nie jest 0, bo tutaj założyłem, że wszystkie te wektory są niezerowe, wobec tego ta rzecz jest różna od 0, no to zatem C1 musi być 0. No myślę, że teraz już każdy wie, co dalej. No po prostu, jeżeli będziemy mnożyć kolejno przez wszystkie wektory, kolejno skalarnie przez kolejne wektory z naszego zbioru, dostaniemy, że wszystkie współczynniki są 0. Prawda? Czyli możemy, czyli tak ogólnie, jeżeli mam pewien, jeszcze raz, może napiszmy, to nie jest wektor, tylko. Czyli innymi słowy, jakby ktoś chciał taki bardziej formalny wzór, czy też bardziej formalny dowód. Prawda? Czyli tę nierówność mnożymy skalarnie przez dowolny, prawda? Przez jakiś tam VJ. Prawda? I wiemy, że to jest 0, bo to było 0. No i widać, że teraz wszystkie z tej całej równości zostaje tylko CJ, VJ, długość do kwadratu i to jest 0, prawda? Bo wszystkie pozostałe tutaj się zerują, tak jak tutaj się wyzerowały wszystkie z wyjątkiem pierwszego. Zatem do kwadratu. Zatem CJ musi być 0. Czyli wszystkie współczynniki, no i J jest dowolne. Równe 1, 2, aż do K. Dobrze, czyli wniosek z tego jest taki, że każdy układ ortogonalny jest układem wektorów liniowo niezależnych. Dobrze, teraz skoro te wektory są niezerowe, no to mają niezerową długość, to ja mogę je unormować. Znaczy teraz, jeżeli mam taki układ ortogonalny, to jest układ ortogonalny, no to wiemy już, że to są wektory liniowo niezależne, to ja jeszcze mogę zdefiniować takie wektory już o długości 1. No, czyli je unormuję, każdy z nich VI podzielę przez jego długość. Mogę tak zrobić, bo założyłem, że one wszystkie są niezerowe, prawda? Wobec tego to jest pewna liczba, która nie jest 0. To wtedy co? Wtedy, no, jeżeli policzę sobie EI, no jasne jest, że te wektory nadal są niezerowe, EI razy EJ, no to jest co? VI razy VJ przez długość VI, długość VJ. Ale wiem, że to jest 0, prawda? Bo wiem, że iloczyn skalarny mogę te czynniki wyłączać, czyli to jak było 0, tak będzie 0. No i teraz EI razy EI. Tak? Czyli to jest długość wektora EI do kwadratu, czyli to jest długość VI przez długość VI do kwadratu, no i to jest 1. Jeżeli dodam jeden warunek, że wszystkie te wektory mają długość 1, wtedy taki układ nazywam ortonormalnym, czyli układ ortonormalny, układ ortonormalny to jest układ ortogonalny, plus warunek,
plus warunek jednostkowy, plus warunek, że długości wszystkich wektorów są 1. No i z każdego układu ortogonalnego mogę zrobić układ ortonormalny. Każdy z wektorów dzielę przez jego długość. Wtedy otrzymuję układ wektorów, które są wzajemnie prostopadłe i dodatkowo każdy ma długość 1. Czyli w układzie, jeszcze napiszmy, jeżeli B to jest E1, E2, EK, to jest układ ortonormalny, jeżeli, no właśnie, jeżeli EI razy EJ równa się, no właśnie, jeżeli I jest równe J, to mam długość wektora EI do kwadratu, czyli to ma być 1, czyli 1 dla I równego J, no i te wektory mają być ortogonalne, czyli prostopadłe, czyli iloczyn skalarny jest 0 dla I różnego od J. No wtedy oczywiście ten warunek zawiera już w sobie to, że żaden z tych wektorów nie jest 0, prawda? No bo długość wektora zerowego nie jest 0, a nie 1, czyli EI, długość EI jest 1, czyli nie może być 0. Czyli to jest układ ortonormalny, no i taki układ oczywiście też jest liniowo niezależny, tak? Bo on jest w szczególności układem ortogonalnym. Tak? I wykazaliśmy tutaj, że każdy układ ortogonalny jest liniowo niezależny. Wobec tego stanowi, jeżeli V to jest podprzestrzeń rozpięta na tych wektorach, czyli jeżeli V to jest, no właśnie, zastosujmy te dwie notacje E1, EK, tak, druga notacja to jest taka, czyli to jest albo też po prostu E1, EK. Tak, czyli to jest podprzestrzeń rozpięta na wektorach na tym układzie ortonormalnym, no mógłby być również układ ortogonalny. Powiedzmy, że już teraz trzymamy się układu ortonormalnego, czyli to jest zbiór kombinacji liniowych, wszystkich kombinacji liniowych tych wektorów. To jest zawsze podprzestrzeń, czyli to jest podprzestrzeń w Rn. No i co? I to jest z definicji podprzestrzeń, czyli to jest, te wektory stanowią zbiór rozpinający tę podprzestrzeń i one są liniowo niezależne, czyli stanowią bazę w tej podprzestrzeni, czyli B, wtedy B jest bazą w V, tak? Bazą ortonormalną. Wtedy B jest bazą ortonormalną V. Dobrze, może jakiś przykład zróbmy. Czyli jesteśmy w R3. No i B składa się z dwóch wektorów. Pierwszy wektor, nazwijmy go V1, to jest 1, 2, 3. Nie, 1, 2, 2 może. 1, 2, 2. A V2 to jest 2, 1, minus 2. No i sprawdźmy, że B jest układem ortogonalnym, a następnie zrobimy z niego układ ortonormalny. Czyli co? No oczywiście VI jest różny od zera, to widać gołym okiem, dla I równego 1, 2. No musimy jeszcze policzyć iloczyn skalarny, czyli V1 razy V2. No to co to jest? To jest 1 razy 2 plus 2 razy 1 plus 2 razy minus 2. No to jest 2 plus 2, czyli 0. Dobrze, z tego wynika, że B jest układem ortogonalnym. No, jak zrobić z niego układ ortonormalny? No to musimy policzyć długości tych wektorów.
Musimy unormować te wektory, prawda? Dzielenie wektora przez jego długość, wtedy otrzymujemy wektor o długości 1 i taki wektor nazywamy unormowanym. Czyli co? Musimy policzyć długość, tak? Czyli V1 razy V1, no to jest ile? 1 razy 1 plus 2 razy 2 plus 2 razy 2, czyli to jest 9. Czyli długość V1 to jest to pierwiastek z iloczynu skalarnego, czyli pierwiastek z 9, czyli 3. Czyli E1, nazwijmy go, to jest V1 przez długość V1. No i co? Przez 3 musimy podzielić, czyli to jest wektor 1 trzecia, 2 trzecie, 2 trzecie. Długość V2. No długość V2 widać, że będzie też 3, dlatego że co? Że tu mamy 1, 2, 2, a tu mamy 2, 1, minus 2. No ale tu podnosimy do kwadratu. Czyli długość V2 też jest, długość V2 też jest 3. Prawda? Iloczyn skalarny V2 przez siebie jest 9, długość jest 3, czyli E2 to musimy współrzędne tego wektora podzielić przez 3, czyli jest 2 trzecie, 1 trzecia minus 2 trzecie. Tak? To było V2 podzielone przez długość V2. I wtedy układ E1, E2, wtedy E1, E2 jest ortonormalnym układem wektorów.